Polskie Radio Białystok. Ich denke, ich hätte gesagt, die erste Halbzeit hatten wir kaum Torschancen, die Agilone auch nicht, aber für mich ist unverständlich, wie man bei einer Standardsituation den gefährlichsten Kopfballspieler von Jagiellonia einfach freilässt. Według mnie ani Korona, ani Jagiellonia w pierwszej połowie nie miały klarownych sytuacji bramkowych, natomiast nie jest dla mnie zrozumiałe, jak można zostawić najlepiej grającego w Jagiellonii gracza głową samego po to, żeby mógł strzelić bramkę. Und das zweite Tor, glaube ich, das hat auch jeder gesehen. Ich weiß nicht, warum der Sokol den Ball nicht einfach rausspielt und so lange wartet. Dann kassiert man das zweite Tor und dann war es natürlich bei dem Spiel gegessen. Jeśli chodzi o drugą sytuację i drugą bramkę, nie jestem w stanie powiedzieć, co Sokół miał w głowie, kiedy czekał i zwlekał z tym, żeby tą piłkę wybić, a potem przy stanie już 2-0 tak naprawdę widzieliśmy, jak sytuacja dalej się ułożyła. Das Schlimme an der ganzen Situation war einfach das erste Tor, zwei Minuten vor der Pause, was nicht passieren darf, weil unsere Taktik wäre eigentlich bis dahin gut aufgegangen, in der ersten Halbzeit dagegen zu halten. Nasza taktyka w pierwszej połowie była na tyle skonstruowana, że ta bramka na 1-0 nie powinna się przetrafić, ponieważ do czasu padnięcia tej bramki wyglądaliśmy według mnie jako taktycznie zespół ułożony naprawdę dobrze. Und dann in der zweiten Halbzeit mit Radim, Leo und Papa dann frische Kräfte zu bringen, aber wenn du natürlich zwei Minuten vor der Halbzeit wieder ein Tor kassierst, was eigentlich nicht passieren darf, dann hat das auch alles nichts gebracht. Byli przygotowani zawodnicy, tak jak widzieliśmy, Radin, Papadopoulos oraz Lioi, którzy mieli przynieść świeże siły w drugiej połowie po to, żeby pomóc nam w walce. Natomiast kiedy tracimy bramkę dwie minuty przed końcem pierwszej połowy, to cały ten plan po prostu rozpadł się. Und in der Extraklasse ist immer schwer, wenn man in Rückstand gerät und wir haben sowieso momentan Probleme, Tore zu schießen. Wenn man hinterherlaufen muss, dann ist es nicht einfach. Oczywiście w Ekstraklasie też nie jest łatwo strzelać, wygrywać bramy, wygrywać pojedynki, kiedy schodzi się do szatni z wynikiem 1-0 do tyłu, czyli kiedy się przegrywa. Natomiast tak jak tutaj w drugiej połowie, też kiedy musieliśmy dużo biegać do tyłu, nie mieliśmy sytuacji ofensywnych, ciężko wtedy wygrać mecz. Aber eins hat sich bestätigt, was ich gesagt habe, weil viele haben gesagt, Corona wäre nicht fit. Man hat gesehen, die Mannschaft heute 115 Kilo oder knapp 115 Kilometer, daran liegt es nicht. Ja, es liegt. Tutaj zarzucano nam, że biegamy za mało. Dzisiaj około 115 km drużyna przebiegła. Niestety nie wystarczyło to do tego, żeby zwyciężyć w tym meczu. Es liegt einfach bei unseren individuellen Fehlern. Ja, wir kommen immer auf die Verliererstraße durch individuelle Fehler. Schodzimy według trenera na ścieżkę przegranych bardzo często po indywidualnych błędach i to one są w tym momencie największą bolączką naszego zespołu. Hipotetisch gesagt, ja, wenn wir zur Halbzeit 0-0 reingehen und wechseln dann unsere frische Leute ein, die dann nochmal Schwung bringen, dann kann das Spiel auch anders laufen. Hipotetycznie zakładając, jeżeli schodzilibyśmy na przerwę ze stanem 0-0 i wprowadzili tych świeżych trzech zawodników, których mieliśmy zaplanowanych, mogłoby to zupełnie inaczej wyglądać. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Ja mam pytanie. Jako kibice, a stowarzyszenie, w imieniu stowarzyszenia i zresztą jak trener słyszał chyba wszystkich kibiców na stadionie, chciałem zapytać, czy trener zrozumiał jasny przekaz, jaki kibice mieliście do powiedzenia? Er sagt, über die uns, die alle Fans, ob haben Sie verstanden, was wir haben geschickt heute nach dem Spiel? Ich muss nicht verstehen, was die Fans schreien. Für mich wäre wichtiger gewesen, dass sich die Fans auf die Mannschaft konzentrieren und die Mannschaft unterstützen. Das wäre in erster Linie das Wichtigste gewesen. Und nach dem Spiel hätten die immer noch dann das schreien können, was sie während des Spiels geschrien haben. Dla trenera najważniejsze jest to, żeby skupić się na tym, żeby zawodników przygotowywać do tego, żeby oni prezentowali się dobrze na boisku, żeby oni wiedzieli, co mają robić. Natomiast trener nie skupia się do końca na tym, co jest zawsze według do niego krzyczane, jeśli chodzi o trybuny. To ja chciałem. Raz. Chciałem w takim razie zapytać o bramkarza, bo tutaj trener wyraził zdziwienie tym błędem Sokoła. Tak naprawdę wystarczy pierwszy lepszy mecz odpalić, nie od dzisiaj wiadomo, że
Paweł Sokół gra beznadziejnie nogami. Jak dramatyczni są w takim razie Kozioł i Kukić, że cały czas jesteśmy narażeni na te indywidualne błędy bramkarza? Bo tak naprawdę już na samym początku meczu to się mogło wydarzyć to, co się zdarzyło w drugiej połowie, kiedy po prostu nasz bramkarz kopie zawodnika stojącego na 16 metrze i tylko szczęście sprawiło, że już od pierwszych minut nie przegrywaliśmy 1-0. Er ist nicht überrascht wegen dem Sokolspiel. Wir wissen, dass er das Spiel ehrlich schlecht mit dem Fußen. Also er hat gedacht, dass sowieso eine Situation in diesem Match sollte sein und danach kriegt man ein Tor kassiert. Und er fragt, wie schlechte Formen sind von den zwei Tormannen. Was haben wir noch dazu im Kader? Das Spiel ist Sokolspiel. Nein, die anderen zwei Torhüter haben überhaupt keine schlechte Form. Naszych pozostałych dwóch bramkarzy w żadnym wypadku nie ma gorszej formy. Plus wir sind wieder beim gleichen Thema. Spichala heute für mich top Leistung. Można powiedzieć, że dla mnie Spichala dzisiaj jest naprawdę w świetnej formie, pokazał się na boisku. Aber als Spichala zu uns gekommen ist, erstes Training, Verletzung. Ale kiedy przyszedł do nas do zespołu, na pierwszym treningu doznał kontuzji. Gesamtes Trainingslager, kein Training, kein Spiel. Przez cały okres przygotowawczy i przez wszystkie gry sparingowe nie grał ani nie trenował. Jetzt hat er dann, glaube ich, zwei Spiele, ein Spiel. Zwei oder eins habe ich jetzt nicht im Kopf, zweite Mannschaft, jetzt war er fit, jetzt hat er gespielt. Jetzt habe ich natürlich auch, was das Tor betrifft, mehr Möglichkeiten. W tym momencie, kiedy rozegrał kilka spotkań w drugiej drużynie, mogliśmy z niego skorzystać, kiedy jest w pełni sił też w pierwszej. Dzięki temu trener ma też większe możliwości co do gry młodzieżowcem i możemy w tym momencie bardziej rotować składy. Czyli rozumiem, że teraz jak pojawił się Spychała, to możemy liczyć na to, że w końcu ta elektryka w bramce się zmieni. Also es ist jetzt eine Möglichkeit, dass wir wechseln den Torwart. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall durch die Top-Leistung von Pichala muss ich sagen, habe ich natürlich jetzt mehr Spielraum. Oczywiście nigdy nie można tego wykluczyć. Dzięki temu, że Spychała w tym momencie jest w 100% do naszej dyspozycji, mamy większe pole manewru. Jeszcze jedno pytanie. Jaki trener ma pomysł na to, żeby coś zmienić w grze w ataku? Nie ma co ukrywać, że kryzys jest bardzo duży. Ostatni celny strzał. Dwa mecze temu, w meczu z Pogonią, dzisiaj znowu ani jeden strzał w światło bramki. To jest naprawdę dramatyczna statystyka. Ob haben Sie eine Idee für unsere Offensive, ten letzte Ball, was hat in die, genau in die, ten Licht von dem Tornau geschrieben, das war zwei Mecze früher. Heutige, auch keine Situation von der Prozentik, dass den Ball konnte in die Tor. Klar, ich meine, ich stehe an der Linie, ich krieg das mit. Unser Problem, ich sag mal, heute war die Mannschaft bemüht. Unser Problem, klar haben wir ein Sturmproblem im Moment, aber unser Problem ist auch, dass über unsere offensive Flügel auch sehr wenig kommt. Und da bräuchten wir auch mehr Durchsetzungsvermögen. Dann könnten vielleicht, wenn wir dann mehr Bälle in den Strafraum bringen, könnten unsere Stürmer dann vielleicht auch das eine oder andere Tor schießen. Naszym problemem jest coś bardziej złożonego, to znaczy sytuacje, które sobie kreujemy i to, że nie wchodzą one na przykład skrzydłami albo że nie jesteśmy w stanie wykreować ich na tyle, żeby z tych sytuacji móc tworzyć takie, z których będą padały potem bramki. Więc jeżeli będziemy mieli teraz trochę czasu na to, żeby nad tym pracować, wtedy wydaje mi się, że będziemy mogli poprawić tę sytuację. Ale man hat auch gesehen, dass unser Spiel gerade auf der rechten Seite ja, schon viel besser war als wie die letzten vier Spiele. Durch das, dass der Spichala jedes Mal angeschoben hat, hat versucht, viele Flanken zu bringen. Klar war noch nicht alles super, aber was der Junge heute gemacht hat, das möchte ich auch auf der linken Seite sehen. Und dann wird unser Spiel auch in der Offensive viel gefährlicher. To, co Państwo dzisiaj widzieliście na prawej stronie, to znaczy Spychałę, który bardzo mocno podłączał się do akcji ofensywnych, może świadczyć o tym, że mamy tutaj już możliwości do tego, żeby zacząć ten plan realizować. Chciałbym mieć takie same możliwości też na lewej stronie i nad tym również pracujemy. I wtedy wydaje mi się, że ten plan będzie w 100% do wykonania. Ja, proszę. Czyli jeśli dobrze rozumiem, trener nie zamierza podać się do dymisji, tak? Also wollen Sie keine Resignation jetzt zu dem PSG geben nach dem Match? Warum sollte ich? Weil wir jetzt drei, vier Spiele verloren haben. Ich meine, ich bin jetzt seit über zwei Jahren hier. Ich reiße mir seit zwei Jahren hier meinen Hintern auf.
Trener uważa, że jest tutaj od ponad dwóch lat i trzy czy cztery przegrane mecze nie są powodem do tego, żeby złożyć rezygnację na biurko prezesa. Jedes Jahr wechseln wir 10 Spieler aus. Das liegt sicherlich nicht nur an meiner Person, sondern ich denke, das liegt auch an dem finanziellen Rahmen. Ja, und ich versuche jedes Jahr immer wieder von neu, von null eine neue Mannschaft zusammenzustellen. Trener co roku w okienkach transferowych traci około 10 zawodników, których potem trzeba zastępować. Musi się też poruszać w ramach finansowych, które klub mu nakłada. Więc tak naprawdę w większości często startuje od zera i to jest też jego punkt widzenia. Und bis jetzt habe ich jedes Jahr geschafft, immer wieder eine neue Mannschaft auf dem Feld zu bringen und ich bin der Meinung, wir werden es auch dieses Jahr schaffen. Tak jak w poprzednich latach, wydaje mi się, że z tym nowym zespołem, który stworzyliśmy, też jesteśmy w stanie osiągnąć więcej niż do tej pory. Man hat ja auch wieder in der zweiten Halbzeit gesehen, ja, jetzt ein Radin, ein Joli, man hat gesehen, der Radin, der hat reingekommen, hat Gas gegeben, 30, 35 Minuten und dann hat man schon gesehen, dass er einfach nicht fit ist, von Anfang an zu spielen. Und bis diese Spieler kommen, weil die wechseln auch unser Spiel. Ja, man sieht ja, mit Radin kommen ganz andere Ideen in unser Spiel rein. Można by zobaczyć potem, jak nasza gra wyglądała w drugiej połowie, kiedy Radin wszedł na boisko, kiedy Joli jeszcze go wspomógł, wtedy nasza ofensywa i kreatywność były zauważalnie lepsze niż w pierwszej połowie. Jeśli ci zawodnicy będą mogli grać dłużej niż te 30-35 minut, na które teraz są gotowi, jeśli chodzi o formę, wtedy będziemy mogli zupełnie inaczej zaczynać mecze i zupełnie inaczej też ustalać taktykę. Ale tylko wie pan, że to nie są 3-4 mecze, ale podliczając okres od stycznia, a nawet od lipca tamtego roku, to korona w tabeli jest tylko i wyłącznie wyżej od Pajamików i od drużyn, które spadły z Ekstraklasy. No i do takich Gdynia i wydaje się chyba Wisły Płock, które jakby dołują, więc to jest chyba kryzys nie tylko ostatnich 3-4 meczów, ale raczej myślę, że półtorej roku ostatnie. Ob wissen Sie, dass das den, ob denken Sie, dass die Krise könnte sein mehr als jetzt die 4 Mecze, aber ab circa ein oder eineinhalb Jahr früher zurück, wir sind jetzt in die gesamte Tabelle ganz runter, nur unter uns ist Arka und die neue Mannschaft, die wir hier kommen zu dem Extraklasse von den ersten Plätzen. Ja, das ist mir bewusst, dass wir keine gute Statistik haben die letzten 6-7 Monate. Das ist mir klar, aber man muss auch mal sehen, was wir für eine Situation in unserer Mannschaft haben. Zdajemy sobie z tego sprawę, że to jest kwestia na pewno ostatnich przynajmniej 6 miesięcy, natomiast musimy też brać pod uwagę to, jakie mniej więcej wtedy pomiędzy w tym czasie zostały wykonane ruchy, jeśli chodzi tutaj o kadrę zespołu. A skoro są problemy jakby finansowe, żeby wzmocnić kadrę, to co jakby ze wsparciem Suzuki, tak? Bo mieliśmy zapowiedzi, że Suzuki może wesprzeć drużynę i co dalej? Ob können Sie sagen etwas wegen dem Geld von Suzuki? Die Suzuki hat gesagt, dass wenn wir brauchen einen Spieler, die können auch Geld geben, dass wir können ihm besser geben. Das weiß ich nicht. Ich habe da keine Ahnung, was da für Verträge sind. Ich bin hier als Trainer und ich versuche mit dem Verein zusammen in unserem Rahmen das Bestmögliche rauszuholen. Trener w tym momencie nie jest zaznajomiony do końca z tymi umowami, jak one wyglądają. Jego zadaniem jest to, żeby w jego ramach finansowych, które klub mu zadaje, znaleźć takich zawodników, żeby można było sobie na nich pozwolić i zakontraktować. Ich meine, der Klub versucht ja auch alles. Ja, ist ja nicht so, auch unsere Eigentümer, ja, die machen das, was sie können und wir müssen halt schauen, dass wir mit diesem Rahmen zurechtkommen. Klub oczywiście też w swoich ramach stara się pomóc jak najbardziej może tylko i też próbuje wyszukać razem z trenerem zawodników, natomiast dalej pamiętajmy, że musimy poruszać się w jakichś ramach finansowych. I ostatnie pytanie ode mnie. Ja mam takie właśnie pytanie, czy być może drużyna gra dlatego tak, bo po prostu tak trenuje, jeśli przed sezonem ściąga się do zespołu dwóch Gruzinów, którzy jakby nie mają zupełnie pojęcia o specyfice polskiego futbolu, mają problem z nawet porozumiewaniem się w języku angielskim. Aber es ist nicht so, dass die vielleicht den Riesen, dass die Assistenten von Russins nicht, dass die Assistenten von Trainer, das sind zwei Assistenten Trainer.
Dass die sind vielleicht große Probleme, weil die wissen fast gar nichts wegen die heute den unsere Liga, der nächste Klasse. Und vielleicht die haben keine Ahnung wegen den Trainerlager und die anderen Sachen zu machen. Warum sollte es sowas sein? Das sind zwei Leute, die Erfahrung haben. Ich meine, ich bin hier, wo ich hierher gekommen bin, bin ich gestartet mit einem Co-Trainer, der nicht mal gewusst hat, wie man Profifußball schreibt, der aus der Jugend gekommen ist. Also das hat nichts mit den Co-Trainern zu tun. Według trenera nie ma to żadnego związku z asystentami, ponieważ oni mają swoje licencje i są osobami, które są doświadczone, jeśli chodzi tutaj o to, dlatego też je otrzymują, więc wydaje mi się, że nie jest to problem, o którym rozmawiam. Ja mam pytanie do trenera. Czy uważasz dziennikarzy za ludzi inteligentnych? Ob denken Sie, dass Journalisten sind intelligente Leute? Ja, ich meine, die Journalisten machen ihre Arbeit genauso, wie wir unsere Arbeit machen. Ich meine, ob jetzt einer intelligent ist oder nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich denke, jeder versucht, seine Arbeit so gut wie möglich zu machen. Według trenera i dziennikarze i trener są ludźmi, którzy wykonują swoją pracę. Nie jest w stanie określić dokładnie, jaką kto ma inteligencję, natomiast uważa, że i dziennikarze, i trener skupiają się po prostu na swojej pracy. Ale konkretnie, żeby powiedzieć, bo mam w związku z tym drugie pytanie. Ich habe eine Frage dazu. Darf jetzt ja oder nein den Antwort? Auf was für eine Frage? Ob die Journalisten sind intelligente Leute. Ja, ich meine, das kann man nicht beurteilen. Jeder Mensch sieht den Fußball immer anders als wie der andere. Ja, wenn man auf die Tribüne schaut, da hat man ungefähr 300 Trainer, die alles über Fußball wissen und wahrscheinlich selber noch nicht Fußball gespielt haben. Daher, wo soll ich wissen, ob ein Mensch intelligent ist oder nicht? Jeśli spojrzymy na trybunę, nie możemy powiedzieć, czy 300 ludzi, którzy udają, że są trenerami, rzeczywiście są inteligentni, czy nie. Więc trener też nie podejmuje się tego zadania, żeby określać, jaką kto ma inteligencję. Es ist normal, wenn ein Trainer keinen Erfolg hat, dass immer ganz unangenehme Fragen kommen, ob dann die Fragen zu der Sache richtig sind oder nicht. Das müssen die Journalisten selber beantworten. Oczywiście jest to zrozumiałe, że jeżeli trenerowi nie idzie w jego pracy, to od razu pojawiają się niewygodne pytania, ale no, to jest po prostu kwestia specyfiki. Ja zapytałem dlatego, bo